chciałoby się powiedzieć, że w 2016 przyjmie do historii, że to będzie pierwszy rok, w którym szpital grudziącki wypłaci dywidendę, bo będzie miał taki wysoki poziom usług. Ale mówiąc poważnie, przechodzimy do dyskusji. Zanim mówiłem, muszę chłonąć, żeby rozbierać myśli. Nie jestem już specjalnie nastawiony politycznie, bo z różnych powodów, ale zacznę może od sprawy drobnej, bo tu troszeczkę uwagi pani, zanim przejdę do rzeczy najistotniejszych, ale pan dyrektor sporo miejsca poświęcił ocenie swoich poprzedników i skutków ich 3-miesięcznych żonów. Ja z wieloma tymi faktami się zgadzam, bo tak chyba rzeczywiście było, ale mam innego rodzaju problem. No, czy jest na tej sali ktoś, kto za tych poprzedników jest odpowiedzialny? Że oni nie zjawili się w szpitalu z kosmosu, prawda, ani nie przysłali nam wrogowie. Czy jest, mam takie pytanie, czy na tej sali jest ktoś, kto za nich gotowy jest wziąć odpowiedzialność i powiedzieć tak, zjawili się tu i robili to, co robili z mojego nadania, czy z mojego polecenia. To jest jedno. Inna z kolejna droga sprawa. Na początku pan dyrektor wspomniał, że nie zna aktu prawnego, który by nakazywał, czy umożliwiał w ogóle miastu finansowanie świadczeń medycznych. Problem polega na tym, że my nie finansujemy świadczeń medycznych. My prowadzimy zakład leczniczy i z ustawy o działalności leczniczej jesteśmy zobowiązani do pokrywania straty tego zakładu, jeżeli ten zakład sam tego zrobić nie może. To nie jest finansowanie świadczeń zdrowotnych, ale to są, jak powiedziałem, drobiazgi. Natomiast panie dyrektorze, przy całym, ja rozumiem oczywiście jakby założenie tego i ono jest bardzo dobre, ponieważ ono praktycznie mogłoby z dnia na dzień niemal szpitalowi rozwiązać ręce i pozwolić mu w miarę normalnie działać. Ale pozwoli pan, że jednak o parę rzeczy muszę się dopytać. Ponieważ w tej koncepcji, no ja jestem pod wrażeniem, ponieważ myślę, że chodzenie po wodzie i rozmnożenie chleba to jest nic w porównaniu z tym, co tu usłyszeliśmy. Ponieważ mówi pan o takiej sytuacji, kiedy Iksiński pożyczył 500 000 000 złotych od Y-owskiego i w momencie, kiedy nie był w stanie tego spłacać, to przepisał te długi na Kowalskiego. Pytam, co na to Y-owski i ja nie przyjmuję, czyli, bo ja przyzna pan z dużą rezerwą podchodzę do zapewnienia, że wierzyciele wręcz entuzjastycznie popierają ten projekt. Ja bym chciał jednak i wolałbym usłyszeć wypowiedzi tych wierzycieli, bo my jesteśmy po okresie poważnej kontroli, którą prowadziliśmy przez długi okres czasu i wiemy, że różne informacje inaczej były w przekazie, a inaczej zupełnie w rzeczywistości, więc ja chciałbym zdanie tych wierzycieli mieć na piśmie czy wprost tu złożone przed Radą Miejską. Natomiast pytam o to, co na to Kowalski, ponieważ ta spółka, która nagle zostanie obdarowana 500 000 000 długiem, przecież koszty finansowe tego długu nie rozpłyną się w powietrzu. One wynoszą, z tego co wiemy, dzisiaj 40 milionów rocznie. Z czego ta spółka miałaby generować takie przychody, aby móc obsługiwać ten dług, spłacać i płacić odsetki wierzycielom, to szczerze mówiąc w tym pomyśle ja czegoś takiego nie widzę. I dlatego wydaje mi się, że jakkolwiek mówię, ten pomysł z punktu widzenia szpitala, on jest o tyle dobrym pomysłem, że rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że mamy od tego momentu szpital, który może w miarę normalnie
tych warunkach, jakie są, jeśli chodzi o finansowanie służby zdrowia, działać. No ale co zrobi spółka, która, jak rozumiem, no z czego będzie czerpała przychody? Z tej dzierżawy, którą szpital będzie płacił? Bo nie bardzo wiem, z czego, jakie inne źródła dochodów ta spółka miałaby mieć, wystarczające, aby pokryć 40-milionowy koszt długu, którego będzie szczęśliwym posiadać. No i jak rozumiem, jak to ze spółkami bywa, spółka ma udziałowców. Jak rozumiem, mniejszościowym udziałowcem jest szpital. Czy dobrze mówię, to jest to, że? Mniejszościowy, zdecydowanie. Natomiast większościowym jest miasto. W związku z tym, gdyby przyjąć pański projekt, pańską koncepcję za dobrą monetę, że tak, okej, okay, no, zastanówmy się. To ja chciałbym wiedzieć, jak widzi swoją rolę w tym całym interesie drugi udziałowiec, czyli miasto, bo jak rozumiem, to na nim spoczywałby obowiązek zapewnienia spółce przychodów na poziomie takim, aby była ona w stanie płacić swoje zobowiązania i obsługiwać dług. I to prawdopodobnie jest ten Kowalski. I jeżeli dzisiaj od Kowalskiego, czyli od miasta, usłyszymy zapewnienie, że tak, jesteśmy gotowi przyjąć zobowiązanie, które pozwoli spółce Grudziąckie Inwestycje Medyczne na obsługiwanie tego długu, no to ja przyjmę to za dobrą monetę i wtedy nasza dyskusja będzie zupełnie w innym kierunku. Ale jak na razie takiej deklaracji nie usłyszałem. I między innymi dlatego, nie kwestionując jakby samego pomysłu, bo być może z niego kiedyś warto byłoby skorzystać, bo gdyby miasto rzeczywiście miało program na poradzenie sobie z tymi długami, to być może wtedy skorzystanie z tej formuły, o której Pan mówi, byłoby zasadne, bo ono by pozwoliło szpitalowi od razu zacząć normalnie funkcjonować. Ale póki co takiej sytuacji nie mamy. W związku z tym myślę, że w tej chwili poruszamy się w jakiejś sferze kompletnie fantastycznej, bo tu potrzebne jest, mówię, z jednej strony jednoznaczna deklaracja wierzycieli. Bo ja nie bardzo sobie wyobrażam, jak wierzyciele mogli wyrazić poparcie dla takiego rozwiązania, nie mając ze strony tego przysłowiowego, używajmy tego terminu, Kowalskiego zapewnienia, że on gotowy jest przejąć wszelkie wobec nich zobowiązania. Nie wyobrażam sobie, ale być może coś takiego zrobić. I w związku z tym wydaje mi się, że żeby ten projekt uznać, że on jest warty dyskutowania i rozmawiania o nim, to musimy mieć ze strony miasta deklarację, co one mamy zaoferowanie, jak on się zachowa. Ja niedawno, z grubsza znałem zarysy tego programu, który Pan dzisiaj przedstawił, po tej prezentacji, która była na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, ale wtedy też powiedziałem, że gdybym był prezydentem Grudziądza i usłyszał to i wyciągnął z tego wnioski, to chyba bym dostał zawału serca. Prezydent Malinowski widać jest bardziej odporny i przyjął to ze spokojem. Bo ja szczerze mówiąc, nie mógłbym tego wysłuchać spokojnie. Naszemu szpitalowi poprzez takie niedokończone rozmowy wyrządzono tak potężną szkodę, że to proszę znowuż i odsyłam do ksiąg finansowych. W 2015 roku ja praktycznie nie miałem zajęć komorniczych. A od lutego to jest po kilka milionów miesięcznie. Nerwowość, jaka zapanowała wśród wierzycieli,
to nerwowość na podstawie wpisów na Twitterach i doniesień prasowych. I teraz można szpital zniszczyć opinią. Można, bo trzeba go najpierw odbudować. Dlatego ja nie chcę tu nikogo pouczać, broń Boże, komukolwiek dokuczać. Tylko ja chciałbym, żebyście Państwo, mówiąc o tym wszystkim, mieli również w zanadrzu głowy i pamiętali, że majątek spółka też otrzymuje. Że to nie jest tak, że spółka będzie bez majątku. Wiem dokładnie o tym, że będą prowadzone, i to nikt nie da, z całym szacunkiem, na piśmie, bo musi być zawarta umowa. To są umowy, które będą negocjowane przez instytut. Ja dzisiaj objechałem wierzycieli, ja jestem po rozmowach, ja wiem, co ja mówię, ja wiem, z kimi rozmawiamy. To, że po prostu dzisiaj ktoś da na piśmie, że wyraża zgodę. Szanowni Państwo, powiem jeszcze więcej. Dla wierzycieli dzisiaj zmieniły się już diametralnie zabezpieczenia i poręczenia. Dzisiaj samorząd lokalny, jaki by nie był, nie jest najlepszym poręczeniem i zabezpieczeniem ich wierzytelności. Samorządy w Polsce są generalnie zadłużone. Samorządy, które po prostu mają czasami zdekapitalizowane po prostu bilansy i budżety. Dzisiaj zabezpieczeniem, i wszyscy wiedzą o tym, to jest to, co myśmy i tak udziela kredytów chociażby Bank EBI. Taki jest plan Junckera dla Europy. To jest poręczenie nakładane. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest poręczenia w kierunku płatników, w kierunku ubezpieczeń. Są zupełnie inne, na rynek wchodzą ubezpieczenia, zabezpieczenia, ubezpieczenia kredytu. I my dzisiaj możemy po prostu mówić o klasyce, ale myślę, że powinniśmy mówić o przyszłości. Ja uważam i apeluję do Was wszystkich Państwa. Możemy rozmawiać o tym w sierpniu czy we wrześniu po wakacjach, czy to się powiodło, czy nie. To nie jest plan na lata. To jest projekt, który będzie sfinalizowany lipiec, najpóźniej sierpień, ze wszystkimi umowami podpisane. Jeżeli my mamy mówić o tym, że to jest na lata, to ja w tym nie będę uczestniczył. To jest projekt, który ma być zakończony w lipcu, najpóźniej w sierpniu. Ma być projekt, który daje stabilizację szpitalowi, daje jego perspektywę, a przede wszystkim daje stabilizację zobowiązań. Tych inwestycyjnych również też. I dlatego apelowałem, ja nie wiem po prostu, jaka jest polityka tutaj pana prezydenta, bo nie będę za niego odpowiadał, ale apelowałem do Państwa i do prezydenta, że zamiast wydawać pieniądze na stratę, bo w tej stracie są właśnie świadczenia zdrowotne, ja o tym właśnie tylko mówiłem, nie o innych świadczeniach zdrowotnych, to apeluję, żeby te pieniądze były wspomożeniem dla szpitala, ale również mogą być wspomożeniem dla spółki. I dlatego uważam, że warto się nad tym wszystkim zastanowić. A tutaj, ja przepraszam, że ja mówiłem, ja nie dużo mówiłem o moim poprzedniku, ale to, co chciałem, to powiedziałem. To są rzeczy bardzo sensowne. I smutne zarazem. Polemizowałbym z panem dyrektorem co do wysokości odsetek, bo same koszty finansowe to jest jednak 40 milionów. Przy tym zadłużeniu to średnie jednak oprocentowanie jest ponad 8%, 8,5%, tak licząc bardzo, bardzo szybko. To jest jednak jak dla finansowania infrastruktury bardzo wysokie oprocentowanie. Jak pan wie, marszałek sam się chwalił, że jego marża w EBI wynosi 0,3. Marża plus, czyli oprocentowanie jest na poziomie około 2%, a my, no 2-3%, nie przekracza 3%. Mamy na poziomie 8 z kawałkiem, średnio licząc. Zatem duże oszczędności można poczynić też obniżając koszty finansowe. Odnosząc się co do modelu, ja uważam, że ten model przedstawiony przez pana dyrektora co do samego modelu, to jest, on jest realny, on jest do zrealizowania. Tylko w mojej ocenie jest kilka słabości i kilka rzeczy, jak to zawsze diabeł tkwi w szczegółach i o tych szczegółach pewnie trzeba sobie podyskutować. Po pierwsze, wydaje mi się, że on jest nie do zrealizowania bez stałego dokapitalizowania GIM-u. Jeżeli przyjmiemy założenie takie, że do GIM-u przechodzi zadłużenie na poziomie 300, pan mówi 380 milionów złotych, to trzeba jasno sobie przyjąć, że przy założeniu, że ta spółka zdobędzie tanie finansowanie, czyli na tym poziomie do 3%,
To i tak koszty obsługi tego zadłużenia, spłata rat kapitałowych, to będą kwoty rzędu 40-50 milionów, zależy jak to się rozłoży, czy to będzie rozłożone na 15-20 lat. To trzeba by oszacować, niech to nawet będzie poniżej lekko 40 milionów. Ale w mojej ocenie spółka powinna mieć zabezpieczoną, aby uzyskać tanie finansowanie, musi mieć zabezpieczoną możliwość spłaty tego, a prawdopodobnie wszystkie instytucje finansujące, takie jak BGK, będą oczekiwały, żeby było to stałe dokapitalizowanie poprzez dokapitalizowanie miasta bądź dokapitalizowanie innego samorządu, na przykład samorządu województwa. To jest jedna droga. Druga droga jest taka, że mówi Pan o pozyskaniu udziałowców. To jest bardzo dobra droga, ponieważ prawdopodobnie minister zrealizuje swój zamiar powołania Funduszu Rozwoju Szpitalnictwa, czy mamy dzisiaj Polski Fundusz Rozwoju i to rzeczywiście jest to realne i to jest, szczerze mówiąc, jeszcze lepsze niż pozyskanie taniego kredytu, dlatego że obsługę zadłużenia odkładamy w czasie, prawdopodobnie z opcją odkupu w ciągu 15-20 lat, bo tak ten mechanizm chodzi. Ale w mojej ocenie przedstawione terminy, o których Pan mówi, termin 30 września, one są nierealne. One są nierealne do zrealizowania, tym bardziej, że te fundusze dopiero ruszają. Fundusz Polski Fundusz Rozwoju, żeby tam zrealizować transakcje, to jest czas co najmniej 10-12 miesięcy. I uważam, że ten model ma szansę powodzenia, on jest sensowny w swoim wydaniu, ale najpierw wymaga to zaopatrzenia spółki, cały mechanizm, to znaczy spółka to jest kluczowa i pozyskanie przez spółkę taniego finansowania, czy procedury właśnie dokapitalizowania, czy pozyskania udziałowców w jakimś określonym czasie, a to wymaga negocjacji z Polskim Funduszem Rozwoju, Polskim Funduszem Szpitalnictwa, czy z BGK-iem. I powinniśmy od tego zacząć. Jeżeli tam zdobędziemy gwarancję, tam zdobędziemy możliwość pozyskania tego finansowania, to ta operacja ma sens. 30 września to jest przewidziany przeze mnie termin złożenia wniosku o kredyt do BGK-u. To jest... Ja Panu odpowiadam. Ja mam takie szczęście czy nieszczęście, bo pracuję w spółce, która w zeszłym roku pozyskała finansowanie z FIZ-u na poziomie 40 milionów. Mam Panu inne pytanie. Jeżeli spółka wystawi Panu fakturę z VAT-em, to czy Pan ten VAT odliczy? To jest właśnie przedmiotem dzisiaj negocjacji z Ministerstwem Finansów. Ja myślę, że tak. Obawiam się, że Pan go nie odliczy, a wskazuje, że to będzie 10 milionów, które spółka będzie musiała odprowadzić jako VAT. A Pan tego VAT-u nie będzie mógł odliczyć, bo jest Pan zwolniony z VAT-u. Spółka pozyskała kredyt, ale tak naprawdę, jakby Pan wiedział, to spółka pozyskała kredyt po poręczeniu szpitala i w następnej kolejności miała udzielić pożyczki szpitalowi. Taka jest prawda. A w ogóle to, wie Pan, bo można od tego zacząć, że no jakbyśmy cofnęli się w czasie, ale czy jest dzisiaj na to przyzwolenie takie nasze? Nie, ja jestem przeciwny temu, żeby rozpamiętywać historię. To ci, co przyjeżdżali, przecinali ścieżki, przepraszam bardzo, to nie było w nocy budowane. Nie było przyzwolenia politycznego na budowę szpitala, ja czegoś nie rozumiem. Nie, ja tylko chciałem po prostu, bo poruszył Pan temat VAT-u, ale nie wchodźmy w szczegóły, bo to też jest jakiś kolejny szczegół, który pewnie tutaj nie rozstrzygniemy. A w lutym, jak się nie mylę, Pan Dyrektor przedstawiał Panu Prezydentowi, jeżeli się mylę, tak, to proszę mnie wyprowadzić z błędu i on chyba nie zyskał wtedy zbytniej akceptacji. Być może doprowadził do tego, nie mam do końca takiej wiedzy, że przez jakiś okres ktoś inny był pełniącym obowiązki Dyrektora. Ale ja bym chciał w to wierzyć, co Pan Dyrektor mówi, natomiast ja lubię z kolei wracać do historii, Pan nie lubi, tak? I pamiętam, przeglądałem sprawozdania właśnie biegłego rewidenta, który od 2011 roku, jak się nie mylę, czy 2012, pokazywał stratę i wyjaśnienia Pana Dyrektora, który mówił, że już za rok, za dwa będziemy na minusie, tak? A dzisiaj jest mowa o tym, że jest to 2015 rok był dla nas fatalny, straszny, tak? To są moje obawy, że fajnie to wygląda, zawsze ja słyszę zapewnienia Dyrektora, że to będzie wyglądać, że będzie zrobione, tak? Ja bym chciał usłyszeć, że jest, że się udało, a tego od wielu lat tutaj nie słyszymy. Jeżeli, pamiętam, chyba regionalne, Najniższa Izba Kontroli napisała o zadłużeniu, radni dostali to pismo,
że zadłużenie szpitala wynosi cirka 450 milionów złotych i tutaj na jedną z posiedzeń komisji wspólnych pan dyrektor się z całą dyrekcją szpitala pofatygował i pamiętam słowa, kiedy padały pytania radnych dotyczące skąd będą pozyskane środki. Jak dzisiaj pamiętam, zresztą to można w protokole zobaczyć, mówi pan, że dostanie pan 100 milionów złotych od marszałka. Jedno pytanie, czy pan po roku je dostał, czy nie? Mógłby pan dyrektor teraz odpowiedzieć, ale nie, czy tak, czy nie? Dziękuję bardzo. To proszę pana dyrektora o krótką odpowiedź. Dostałem na razie 19. No, natomiast oczywiście to jest tak, jak bardzo bym prosił, żeby pan wtedy, ja bym bardzo prosił o ten protokół, na którym powiedziałem, że na pewno dostanę, że są możliwe do pozyskania. No to mówię prawdę, bo to szkodzi pan przez to szpitalowi, rozumie pan? Nie mnie. Ale panie dyrektorze, tak. No, ktoś szkodzi w temu szpitalu, że mamy ma możliwość, tak? Nie, dlatego, że, proszę pana, buduje się również ze zobowiązań szpital w Toruniu, szpitale w Bydgoszczy, nikt takiej awantury nie robi. Każdy się pochyla nad tym z polityków lokalnych i dba o swoich mieszkańców. O to, co zrobili grudziący politycy, to ja myślę, że to jest dobre pytanie. I to, jak zachowują się grudziący politycy w stosunku do szpitala z półmiliardowym długiem, to mamy przykład w tym, że nie przyznają się, że to jest ich szpital. I od paru miesięcy kontestują własną rolę w tym, co się stało ze szpitalem i są zadowoleni, miesiące mijają, czas ucieka i mamy taką sytuację, jaką mamy. Ponieważ, panie dyrektorze, ja niezależnie od tego, to co powtarzamy od wielu miesięcy, rozwiązanie długów szpitala nie leży w szpitalu. My to nazwaliśmy. Uważamy, że to musi zrobić miasto. I pańska koncepcja, ona w gruncie rzeczy też się do tego gdzieś na końcu sprowadza, ponieważ to nie czarujmy się, ta spółka przy wszystkich zaletach tego rozwiązania, bo mówię, tam no, wiadomo, że dla szpitala jest to rzeczywiście coś, co dałoby możliwość normalnego funkcjonowania, ale pod jednym warunkiem. Musi paść ze strony miasta jednoznaczna deklaracja i zobowiązanie do dokapitalizowania spółki. I my po prostu wyciszmy się. No. Ja po prostu też prowadzę politykę regionalną. Ja nie wchodzę na naturę. No tak, tylko że nie wolno, tak, mówimy 40 milionów, 50 milionów, rzucamy to, straszymy, spółka upadnie. No dlaczego myśmy wszyscy patrzymy na apokaliptycznie na świat? No nie! No to, o dziękuję, jak on odchodzi? Uuu, ja nie widziałem o tym, że nas nami apokaliptycznie. Ale jak pan ocenia spór kompetencyjny i brak rady społecznej, czy to ma wpływ na te działania, które pan podejmuje? Nie chcę. Jestem wynajęty do tego, żeby zarządzać szpitalem w taki sposób, na ile potrafię. Z nowej perspektywy około 30 milionów złotych. To jest wszystko możliwe do wykonania, tylko potrzeba dobrej woli. Wcześniej być może zabrakło tego, że indywidualnie sami dyrektor wielokrotnie był w BGF-u, sam dzisiaj wspominał, chyba co dwa tygodnie tam siedział. Być może zabrakło kogoś, kto ma tam dobre możliwości, dobre kontakty z prezesem. Dzisiaj to zostało zmienione. Co dalej? GIM przede wszystkim po przeniesieniu tych nakładów może sam pozyskać kredyt, to co pan przewodniczący wspomniał, niżej oprocentowany, tak? Takie możliwości są choćby przez te instytucje. A to, co dla samorządu ważne przy całej tej operacji, gdyby się okazało, że samorząd teoretycznie no jest organem tworzącym, ja wierzę, że okaże się inaczej, to już wczoraj podkreślałem podczas sesji, to wtedy każdy organ tworzący jakby strata czy cokolwiek wynik ujemny samej spółki, on nie wchodzi już do wyniku danej jednostki, danego organu tworzącego. Co jeszcze? Szanowni Państwo, prowadzimy też rozmowy, ponieważ kontaktował się z nami Siemens Finance, a Siemens, jak Państwo wiecie, jest tą instytucją finansową, która udzieliła kredytu GIM-u. Stąd też kontakt z nami, nie ze szpitalem.
ponieważ jesteśmy większościowym udziałowcem. I też rozmawiam i potwierdzam to, co wspomniał tutaj dyrektor Nowak, tak? Bo jest to jeden z wierzycieli, a tam mówimy jeszcze o kredycie, chyba około 120 milionów złotych, który został do spłaty i również są rozważane możliwości jakby rozmów. Tej firmy się przeniosły do siedziby w Monachium, ponieważ tam jest siedziba całego Siemensa. Co jeszcze? Dyrektor jakby taki nieformalny zespół powołał w szpitalu, przedstawiciela tam oddelegował swojego prezydenta Robert Malinowski, jak i również wsparcie ma ze strony przedstawiciela pana marszałka, ale też ze strony związków zawodowych. To jest o tyle istotne, ponieważ Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest istotnym graczem jakby w naszym województwie, w przypadku gdzieś, gdzie mamy jakieś niepokoje, czy też jakieś obawy co do przyszłości. Dzisiaj ze wszystkimi po kolei rozmawiamy, starając się, tak jak apelował dyrektor Nowak, uspokoić nastroje. Ale przecież z tego, co zaprezentował pan dyrektor Nowak, to ten szpital w tym roku osiągnie zyski, przynajmniej na papierze, na poziomie 126 milionów złotych, a zadłużenie przejdzie do spółki, którą właścicielem będzie miasto.